Dzisiaj robimy wielki przegląd konta, ale nie będzie to moje konto. Będzie to dokładnie konto mojej żony, czyli konto Eweli. Jakby co, widzowie, Ewela o wszystkim wie, ona mi się tutaj zalogowała, także jakby tutaj ktoś chciał mi dać bana w Fortnite, to pamiętajcie, że no Ewela mi tutaj zalogowała wszystko, ja robię tylko przegląd. I umówmy się tak, że jeśli wbijemy 15 tysięcy łapek, to ja odszukam sekretne konto Fortnite'owe, które założyłem bodajże 2 lata temu i robiłem tam kreatywne mapy. Nie wiem, czy wy pamiętacie, no były kiedyś takie streamy. Także jeśli chcecie, żebym zrobił opening tamtego konta, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i słuchajcie, przejdźmy już do rzeczy. Kim w ogóle jest Ewela? Ewela to jest moja żona, jak większość z was wie. Ale ci, co nie wiedzą, no to na pewno wiedzą, że mój kodzik to jest Ewela w sklepie, czyli właśnie Ewela, czyli moja żona. Widzowie, jak macie kod Ewela, to napiszcie w komentarzu, że macie, ja wam przypnę serduszko. Bardzo wam dziękuję. I słuchajcie, przechodzimy teraz do przeglądu konta Eweli. Tak jest. I w ogóle zrobimy jeszcze jakiś fajny challenge, ale to wszystko zobaczycie. I słuchajcie, ja teraz sobie szybko policzyłem i Ewela okazuje się, że ma jakieś ponad 100 skinów, ale zanim przejdziemy do skinów, zobaczymy na jej oryginalne lotnie zbieraki. Wydaje mi się, że na pewno pominiemy te wszystkie ekrany ładowania doby, bo po co to? Tak samo pominiemy sobie muzykę, pominiemy sobie te ikonki, skórki na branie też, wydaje mi się, że tam no nie będzie co oglądać. Jeśli chodzi o tańce, no to ma raczej wszystkie te same. Jeśli chodzi o spadanie, no to spadania też raczej ominiemy. I słuchajcie, przechodzimy, zaczynamy od lotni. Zobaczcie, Ewela ma parasolkę za sezon 7, czyli sezon zimowy. Wtedy co były nie helikoptery, tylko samoloty latały po całej mapie. Nie wiem, czy wy to pamiętacie. Dajcie w ogóle znać, jak wam się podobał ten sezon, bo moim zdaniem był to chyba najlepszy sezon zimowy. Mamy lotnię X, czyli sezon 10. Mamy lotnię wodną, sezon 2. W ogóle właśnie, powiem wam coś mega ważnego, ale to przy skinach. Także śledźcie odcinek, ja wam muszę powiedzieć coś ważnego. Mamy tutaj tajny projekt, czyli to jest sezon 2, czyli Ewela grała jeszcze w sezonie 2. Tylko z kim? Bo ze mną nie grała, halo! Ewela! Mamy tutaj sezon 4, czyli tutaj gra ficiara taka. Mamy sezon 2, czyli sezon zimowy i tu macie no fakt taki, że Ewela gra od 2 sezonu. Mamy parasol plażowy, kolejnie mamy parasol fundatora, kolejnie mamy parasol Zawina, po prostu to jest za pierwszy sezon. Ja tak zawsze mówię na to, że to jest za pierwszy sezon, no ale ci, co nie grali w pierwszym sezonie, to też dostają. Tutaj jest bardzo ciekawy sezon. Który to jest sezon? To jest sezon 3, czyli chiński sezon, wtedy co pagody pomyślności zostaje dodane. Mamy kolejnie sezon 6, no i przechodzimy dalej. Lotnia fundatora, no to każdy ma. Mamy jakąś taką lotnię, standardowa lotnia bojowa. Mamy lotnię za sezon 8, czyli armaty i te rzeczy wszystkie, które były. Mamy latacza Fortilli. Kolejnie mamy holograficzną taką parasolkę, bardzo ładna. Potężna solka Marvela. I to już nie pamiętam, za co to było. Jak możecie, to mi napiszcie w komentarzu. Mamy włókno węglowe. Kolejnie, no te lotnie są mniej ciekawe. Wielki wyskok. Następna lotnia to węgielek. To może sobie przejdźmy już szybciej, no nie? Bo te lotnie są raczej nie takie fajne. Jak zobaczysz, że coś tu jest rarowatego, no to zatrzymamy się. Tutaj jak widzę sezon 8, sezon 5, sezon 8 znowu. Tutaj mamy rozdział 2, sezon 3. Co? Taka lotnia? Skąd Ewela w ogóle ma taką lotnię? Tutaj sezon 4, sezon 7, sezon 7, sezon 8. Tutaj węże, sezon 8. No to już karnetówki są same, jak pewnie bardzo dobrze wiecie. Mamy tutaj opierzonego lotnika, hamburgerka. To jest bardzo ładna lotnia. Słońce i tęcza. Takie coś. I skąd to Ewela ma wszystkie te rzeczy? Przecież ona nie gra w ogóle. Tutaj coś takiego. Solka. Skrzydła odwagi, tak się rozkładają. Mamy podbój, proszę bardzo. Mamy tutaj nieustraszoną. Dajmy im się przynajmniej porozkładać. To jest fajne, chmara, tylko to zasłania całe wszystko, no nie? Kolejnie mamy arkanę, takie coś. Tutaj lotnia Tora, brzeszczota. Skąd? I takie coś, mroczny znak. Także to są wszystkie jej lotnie. A, no i właśnie tutaj skrzydlate serca. Widzowie, skrzydlate serca, walentynki za niedługo. Także tak, tak wygląda ta lotnia darmowa. No i na walentynki możecie wpisać kod Ewela do sklepu, ja się nie obrażę. Okej, jeśli chodzi o zbieraki, no to oczywiście kill-off domyślny, kolejnie mamy taki młot, sezon X, sezon pierwszy, ale to się wszystko dało kupić, no nie? Sezon 5, sezon X, tutaj sezon 7, tu kolejne różowy kilo, wielkanocny, podstawowy podbijak, tutaj mamy, nawet nie wiem, czy to dzisiaj nie jest w sklepie czasami, mamy pasiastego siekacza, mamy ostry charakter, te wszystkie rzeczy to Ewela kupowała w danych sezonach, nie było tak, że Ewela później kupowała, czyli na przykład to kupiła w pierwszym sezonie świątecznym, także no to były wcześniej takie oryginalne rzeczy, teraz już Fortnite zrobił wiecie jak, że no po prostu nie ma takich oryginalnych rzeczy, co moim zdaniem jest dużym błędem, no ale no nic się na to nie zrobi. Zobaczmy tak jeszcze tutaj, czekajcie, taki zbieraczek, taki zbieraczek, taki,
Taki. O, to jest bardzo ładny. Walentynkowy, to pewnie wróci za niedługo. Pozytrona mamy, płomienne ostrza. Takie coś. Tutaj jakieś młoty. Ej, nawet ja nie wiedziałem, że to są takie tutaj kilofy w ogóle. Skąd te kilofy? Nabijana siekiera. Takie coś. Lodzik. Tutaj z sezonu 7 znowu. Lizak. Sezon 6. To też był bardzo fajny sezon. Takie. I to jest jeden z najładniejszych zbieraków. On jest tam u mnie na przykład. To dostałem od Dawida Byka, którego pozdrawiam. Dzięki, Byku. Takie coś. Ostrza Eonu, nawała, łapacz łupów, krawędź szczeliny, kilo wyroczni, głos, drapacz, czacha demona. No i takiego młota mamy, ale ona musi to odblokować, ale to chyba już za późno. I to, na co czekaliście od samego początku, widzowie, przechodzimy do omówienia sobie szafki Eweli, jej skinów. Zaczynamy oczywiście od najgorszych do najlepszych. I słuchajcie, na początek tropiciel, czyli taka ruda. To jest sezon bodajże, który? To jest sezon pierwszy. Kiedyś te skiny właśnie wyglądały w ten sposób. Sezon X, brutale. Pamiętacie to? Brutale podobno nadchodzą, ale no dobra, to może się nie uda. Słoneczniczkę mamy. Mamy kolejnie renegatkę. Tak, to nie jest ta renegatka, co ja mam, ale renegatka. Przykładowa poborowa. Kolejnie ten podobny skin. Nie wiem, dlaczego w ogóle Ewela ma dwa takie skiny. Może dostała w prezencie. Żołnierzyki. Wielkanocna pastelówka. Tutaj Major Miner. Tak? Kolejnie komandoska. Komandogwiazdka. Kolczasta. Taka gwiazda. Co? Tak się nazywa ten skin? Nie wiedziałem o tym. Mamy dżunglowa zwiadowczyni. Dziesiątka, bardzo fajny skin na samym początku, chociaż z biegiem czasu, no to tak... mi się już nie podoba. Tutaj tenisistka, aura oczywiście, bardzo fajny skinek. Aha, ty! No to dwie tenisistki, coś dziwnego. Kolejnie szybka piłka, specjalistka zwiadu. Tutaj kolejny wielkanocny skin. Wielkanocny skin. Rio Grande sezon 10. Tutaj piłkarki sezon 4. Potrójne ryzyko. Piłkarze. Plażowe barwy, też fajny skinek. Kolejnie peny. No nie wiem, skąd Ewela ma tego skina. Oszustka. W ogóle, a właśnie, bo wam miałem powiedzieć o ważnej rzeczy. W komentarzach pod spodem i oczywiście łapkami w górę przekonajcie Ewelę do tego, żeby wróciła do Fortnite'a i pilnujcie ją, przejdźcie na jej kanał na samym końcu odcinka i zaspamcie ją tam, żeby wróciła do Fortnite'a, że tęsknicie, i przekonajcie ją w komentarzach tutaj. Ja, no napiszcie jakiś, nie wiem, wierszyk, cokolwiek, żeby Ewela wróciła, a może was posłucha. Dobra, mamy mistrzyni Maki, mamy miraż, mamy łamiszczękę, mamy łamacza serc, lśniącą napastniczkę, kryptonim elf, komando płetwy. Tutaj są te skiny, nie wiem, czy wy pamiętacie, no te piłkarki zombie. Później ekspertka. Będziemy się znowu zatrzymywać przy jakichś lepszych skinach. Te niektóre będziemy po prostu skipować. Diva Disco, Czacha, Bukanier, tak? Tutaj oczywiście bombowe barwy, czyli jeden z takich początkowych skinów, które były kolorowe. Bardzo ładny skin. Błyszczka, arktyczna zabójczyni, Zoe, chyba tak się to czytało. Zdobywca szczytów, tutaj pakiety, tutaj karnetówki, graficiara, bardzo fajny skin. Zobaczmy, Takara, kolejnie mamy śnieżynkę, lodzika, no, śmietankowca dokładnie, tak wygląda, fajny też skin. Śmiałą szermierkę, śledczą, Stratusa, Sterlinga, to jest chyba jeden z najbrzydszych skinów, jakie weszły. Który to był sezon? To był sezon 8. Tutaj specjalista od zadań, słoneczny ratownik, skrzydłowy, skra, bananek, pan święty Mikołaj, tylko w takim wydaniu. Tutaj kolejnie znowu kosmitka, astronautka, rozgwiazda, bardzo fajny skin, rdzawy lord, przecieraczka szlaków. O, to jest chyba w ogóle za coś to było, już nie pamiętam za co był ten skin. Prędkość. Kolejnie króliczka w czarnym wydaniu, ona ma style, no nie? Ma biały i czarny styl, także takie dwa style. Pani Mroku, Oceana albo Oceana, jak kto woli. Tutaj nurek, tutaj znowu karnetówka, narciarka albo narciarz, narciarka. Łowczyni, Ladako, bardzo fajny skin. Kuno, pan królik, królik, dobra, nieważne. Jonesy z bunkra i on, zobaczcie, też ma dwa style, taki i taki, dwa style miał. Kolejnie Bambik z karnetu, tu kolejna karnetówka, tu Jordan, Giordano,
Tutaj znowu jakiś taki podwodny skin. Tego skina nie pamiętam. Ether, sezon 9. Nice. Elitarna agentka, sezon 3. Jeden z najładniejszych skinów w grze. Cheech, znowu mamy dowódca oddziału. DJ, jak mu tam? Kolejnie, klucz. Bojowy jastrząb. Tutaj karnetówka, tutaj pakiet bardzo fajny, siorbany. Tutaj skiny Marvela. To ten sezon był fajny, ale tak w porównaniu, tak patrząc na te kolaboracje z takimi oryginalnymi skinami jak ten, to no dużo bardziej bym wolał, żeby Fortnite działał po swojemu, no ale dobra, mamy pożeracza, mamy tutaj rybcia też fajny skin. Lodowa komando, no i to jest najpiękniejszy skin zimowy, jaki do tej pory powstał. I teraz po kolei idziemy, złote skiny. Zenith po pierwsze, Roxy po drugie, tutaj też mamy jakiś style dodatkowe. Mamy Pumę, Pumcie, mamy Omegę, Omega tak wygląda, Migotkę mamy, Malice, kolejnie Królowa Lodu, kolejnie Kowbojka, kolejnie Komando, Katalizator, ona też ma jakieś style, tych styli zobaczcie, no Eweli się chyba nie udało odblokować. Karbida mamy, czyli no bardzo stare skiny, Koguta z sezonu 9, dwa najgorsze rozdziały to były. Hybryda, Hime, Fortuna, Fate, czyli TG Place, Dzielna, Driftik oczywiście, tutaj za ratowanie świata bodajże, kolejnie Destrukcja, Red Knight, Czarnosercy, Ciemny Voyager, Chyża, też bardzo fajny skinek, no i ostatnie skiny, czyli Barwy Wojenne, As Przestworzy, no... Pani Knajtka taka, Mandalorian z tego sezonu, Mandalorianin z tego sezonu. To by było wszystko, ja wam jeszcze raz przypominam, napiszcie jakiś komentarz, żeby Ewela wróciła do Fortnite'a, zostawcie łapkę w górę, to otwieram konto tajemnicze z 2 lat temu. No i oczywiście jeśli macie kodzik Ewela w sklepie, to możecie tym razem zaprosić Ewelę do znajomych, a ja ją przekonam do tego, żeby zrobiła streama z widzami, oczywiście z Fortnite'a. Także to by było na tyle, trzymajcie się, piona!